Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Dzisiaj jest specjalny dzień, bo jest to pierwszy raz, kiedy będę grał początkowym tym nowym samochodem, który nazywa się Nissan Tsuru. Nie wiem skąd ta fura się wzięła, czy nic nadzwyczajnego ten samochód. Totalnie zwyczajny, ale widz napisał mi w komentarzach, że jest to taki właśnie zwyczajny samochód i jest on mega popularny w Meksyku, więc pasuje mega do klimatu Forza Horizon 5, no bo tutaj mamy świat meksykański, prawda? Ja go sobie jeszcze nie odblokowałem, nie mam go w moim garażu, ale teraz jest Forza to lista festiwalowa, kiedy można sobie go właśnie odblokować, ale jeśli nie chcecie go sobie odblokowywać, to możecie sobie nim już teraz zagrać w trybie Fortnite. Jestem ciekawy, jak będziecie nim śmigać. O, i zobaczcie, mamy tutaj Tsuru z 10 roku i mamy Beetle, Volkswagen. Bierzemy oczywiście Nissana i zobaczymy co on potrafi. Weźmy sobie, a wystartujmy stąd. I przy samej granicy strefy, trochę tak, no nie bardzo, ale zobaczymy. I tak sobie wygląda nasz pacjent. O kurcze, wiecie co, on ma silnik w standardzie 1.6 i 105 koni mechanicznych. Czy on będzie lepszy niż... Czekaj, bo patrzę za dropami. Niż Beetle? Nie mam pojęcia, to wygląda zwyczajnie, no jak zwyczajnie samochód. Ale czekaj! My tu mamy jakieś podwyższone offroadowe zawieszenie. Zobaczcie jak on fajnie wybiera wszystko, wow! Ciekawe jak będzie z przyspieszeniem, natomiast na ogromny plus jest tutaj napęd na przód jak dla mnie, dlatego że łatwiej będzie go opanować na kierownicy. Więc na pewno będzie to mój pierwszy wybór prawie za każdym razem. Może nostalgicznie będę sobie wybierał czasami Volkswagena, zobaczymy. A zobaczcie jak fajnie sobie tutaj zawieszenie pracuje. Nie? Taki całkiem niezły się wydaje. No zobaczymy, jedziemy sobie dalej. Ej, fura jest na 1000% lepsza od Volkswagena. Nie ma na czym, nawet o czym mówić. Wiadomo, że to nie jest klasa piąta, a to jest klasa pierwsza. A pierniczę, ej. On naprawdę będzie robił niektóre samochody z klasy drugiej. Nie ma jakoś super dobrego przyspieszenia, ale na pewno ma lepsze niż niektóre te samochody z drugiej klasy, nie? No i jest podwyższony, ma dobre zawieszenie. To jest taki samochód offroadowy, ekstra. Dobrze, że ta pierwsza strefa nie kąsa tak mocno, nie? Kurczę, nie wiem, czy to dobry pomysł zbliżać się tam do graczy teraz z tym samochodem. Czekaj, bo tu ktoś tam nie jedzie, chyba. Nie, wydawało mi się, on tam jest za ogrodzeniem gdzieś, okej. A jakby ktoś na mnie jechał i bym był rozpędzony tym samochodem, wtedy bym podjął pojedynek, byłaby spora szansa na wygraną. Na razie delektuję się tym samochodem, próbuję go wyczuć. Ale wydaje się być całkiem spoko. Tak w porównaniu do tego Volkswagena, nawet nieźle. Pojadę sobie tu dookoła strefy i poszukam w ogóle czegoś lepszego, nie? Chyba, że będziemy cały mecz tym samochodem jeździć, nie wiem. A ten co robi? Jedzie na tamtego na pałę? Kurde, co tu się dzieje? Dobra, ja idę szukać dropa. O, teraz są te nowe meksykańskie ozdoby tutaj. Jeszcze ich nie patrzyłem. Oglądałem tylko ten ich epizod Let's Go. No, spoko, może być, nie? Nawet nieźle to wygląda. Może fajnie by było, jakby też w mieście coś takiego porobili. Nie byłem jeszcze w mieście, także następny zrzut zrobię sobie właśnie tam i zobaczymy, czy coś się zmieniło. No i proszę bardzo, ktoś tutaj się chce ścigać. Dawaj, trąb. O kurczę, się działa, okej. Nomad? Jedziemy, let's go. O, nie w drzewo, dobrze. No Nomad będzie, kurczę, chyba szybszy od tego mojego pudła. Byłem ostatnio w Stanach Zjednoczonych, oni wszędzie tam jeżdżą tymi pick-upami. Na to się nie da patrzeć.
takie wielkie potwory, a my tutaj jakiś downsizing tych silników, hybrydy i tak dalej, idź ty. Nie no, tam też były samochody hybrydowe i elektrycznych jest też pełno tam. Ale te pick-upy, no kurde, wszędzie, plaga dosłownie. Ty, moja fura jest szybsza od Nomada? No way. O! O, nie! Co tu się stało? Nie, nie, nie! Czekaj, czekaj. On się też rozwalił. Okej. Dobra, gazu, 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 gazu. Ja! Dawaj, 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 dawaj. Jest! Ho, ho, ho. Ej, ja już... Jak to się w ogóle stało? Ja myślałem, że na 100% przegramy teraz. Gościu się w tym samym czasie rozwalił, co i ja. No, pięknie. Dobra, bierzemy Exoceta zamiast Nomada, bo tutaj mamy napęd na 4 kapcie i o to właśnie chodzi. A tu mamy Veloster N. Właściwie to już jest koniec meczu, 8 osób. Jeździłem cały mecz! Nie mogłem spotkać jakiegoś fajnego dropa, ale też jeździłem, jakoś tam zamyśliłem się. No ale ten Tsuru zrobił na mnie wrażenie. Powiem wam, naprawdę, to będzie ciekawe auto do testów. Jeszcze będziemy musieli dużo nim pojeździć, ale będzie trzeba zrobić teraz zamiast Garbi kontra Garbi, to Tsuru kontra Tsuru. Powinni więcej tych samochodów nie tylko startowych pododawać, ale również w tych dropach, no nie? Przecież one i tak nie są jakoś ze sobą, wiecie, że tutaj z klasy niższej samochody potrafią być szybsze od tych z klasy wyższej, nie? Więc i tak to nie jest jakoś wyrównane. Dobra, mamy tutaj kogoś. Czekaj, czekaj, bo ten... jakoś dziwnie tam pojechał. Co oni tu wyprawiają? Gdzieś tam pojechali. Co się tu robi? 6 graczy zostało. Jeden tam na dół, drugi pojechał górą. Oni chyba na siebie polują. Nie wiem, o co tu chodzi. Biorę tego na dole. Dawaj go. O kurde, jakiś szybki. No. Dawaj, jedziemy. O nie! Dobra, jestem na drodze, mam trochę lepiej. Ale mam, kurczę, dużo gorszy samochód. Dawaj, 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 dawaj. Ole, poszedł! Wiesz, tym samochodem jego to już można robić końcowy końcowy pojedynek. Wow! O nie! O, 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 o! Wsteczny, szybko! Ja pierniczę! Nie! Nie, weź tam się rozwal jeszcze gdzieś, kurde no. Co mi się stało, ja nie wiem. Właśnie, nie pozdrowiłem na początku nikogo i ktoś tutaj napisał: pozdrów Aleksów, mówię ktoś, bo ma nick user CH5Y8CZ9X. Naprawdę ma taki nickname. Czy zrobię zlot samochodów Buddy? O, to musiałbym zobaczyć, co on tam teraz za samochody ma, bo on chyba co chwilę zmienia, nie? Tutaj znowu pozdrowienia. Ej, bo teraz w końcu na monitorze zakrzywionym filmów nie ucina. O, to ciekawe, nie? Jaką masz kierę Wesi prześli? Chyba jakiś Ukrainiec pisał. Mam kierę taką, jak jest. W opisie macie cały mój sprzęt, tak w ogóle rozpisany. Wszystko jest tam. Zacząłem miecz i po całym nosem miałem poziom 10, RS200. Co ty gadasz? No, to się rzadko zdarza. Ja miałem taką sytuację, że na wulkanie był zaraz koło mnie drop z Lambo. No, to jest spoko sprawa. U mnie też statystyki nie powalają, na 238 eliminatorów wygrałem zaledwie 7. No trzeba ten wynik poprawić, ja mam chyba 9 wygranych od ostatniego odcinka, nic się nie zmieniło. No i chciałbym poprawić ten wynik, nie ukrywam, no ale kurczę. Dobra, ja w ogóle w tych eliminatorach najbardziej lubię same pojedynki. To, jak możesz kogoś podejść, nawet jeśli oznacza to przegraną, nie? Zrobić coś takiego głupiego komuś, coś czego ktoś by się nie spodziewał, to jest wtedy frajda, nie? Jak gracz jakiś inny ma takie, what the fuck, co się tu właściwie stało, nie? To ja się lubię właśnie tak bawić. No zobaczymy, właśnie teraz się dropnął na wulkanie. A, miałem w mieście się pojawić, zobaczyć co tam jest.
Tak myślę, że powinienem jakoś uczcić tego nowego Nissana, że jest w eliminatorze. Musimy jakiś challenge dla niego wymyślić. Także dzisiaj poproszę wam, poproszę was, żebyście pisali swoje challenge dla Nissana Tsuru tutaj w eliminatorze. Wow, ale piękny widok, nie? Super to wygląda, taka panorama. Dobra, w sumie możemy przetestować go teraz dosyć dobrze, bo nie ma... No, ej, zobaczcie, żadnego dropa nie ma, nie? Nic, zero. Cała mapa pusta. Możemy go przetestować, zobaczymy prędkość maksymalną, bo tutaj z górki można to ładnie zrobić. O kurde, ty! Co jest? Chłop ma 258 km Vmaxa. Też ma 5 biegów jak Volkswagen, ale jest dużo prostszy w prowadzeniu i zajebiście tłumi wszystkie te nierówności. Naprawdę dobrze się nim jeździ. Wiesz, do tej maksymalnej prędkości na prostej drodze, takiej równej, niepochyłej, ciężko będzie mu się tak naprawdę rozpędzić, nie? No ale ma! I Volkswagen nie miał na pewno takiej wysokiej prędkości maksymalnej. On tam miał chyba nieco ponad 200, tak? Chyba 205, coś takiego, nie? Jak się zjeżdżało z wulkanu. Aż będę musiał sprawdzić i przetestować. Zobaczymy. Aha, rozpoczynamy atak chyba. Tutaj widzę, że ktoś z czymś czerwonym jechał i wzgardził dropem, który jest tutaj. No, nie dziwię się. Musimy go dogonić i go zaatakować. Tylko chciałem zobaczyć, co to za drop, że z nim wzgardził. No to musi mieć powyżej drugiego poziomu. Albo... albo nie. O kurczę, ile dropów się pojawiło. Ej, teraz był zrzut dropów. Bo jechałem całą mapę... No dobra, od wulkanu jechałem tutaj i nic nie było. O kurde, czekaj, bo coś tutaj jedzie. Tsuru! Okej! Okay. A, tu było Mitsubishi, takie fajniutkie. No ale jak we mnie przeciwnik jedzie jeszcze w stronę w stronę ściany strefy, no to nie można go nie wyzywać. To jest od razu ogromna przewaga. Może nie od razu wygrana, ale przewaga na pewno, nie? Jedziemy sobie. W ogóle testowaliście tą nową kamerę driftową? Ona też trochę działa, jak się wchodzi w poślizg, tak, o, jak jedziemy po offroadach. Inaczej pracuje ta kamera. Moim zdaniem zajebiście, bo ja od razu wiem, jak kierownicą mam kontrować. Dużo bardziej intuicyjne to jest, niż jak mamy tą kamerę starszego typu w Fordzie Horizon 5. Mega, 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 naprawdę fajnie to zrobili. A teraz dojeżdżamy sobie do celu. I zgarniamy ulepszenie do mojego auta. Będziemy mieli już szósty poziom, to już nie będą żarty. Chyba, że trafi się jakieś dziadostwo. Nie no, miejmy nadzieję, że nie. I co mamy? To jest w zasadzie... Wojciech! O, pozdrowienia do ciebie, Wojciech. O kurczę, no dobra, może być. Wiecie co, mi się lepiej zapamiętał ten Exomotiv. A teraz tak na tym ostatnim pojedynku nim jechałem, no i nie był taki kurczę szybki. No dobra, no ścigałem się z dziewiątym poziomem, ale mimo wszystko. Tak też ten poprzedni samochód, który miałem, to był... O kurde, X5, szkoda, że wcześniej nie trafiłem. Miałem tego takiego offroadowca pick-upa, nie? Co mówiłem o Stanach Zjednoczonych. No i on wydawał mi się sporo szybszy od tego Exoceta, którym jechał sobie przeciwnik. Dobra, o, czekaj, będziemy w ogóle w środku strefy, niedobrze, trzeba jechać na krawędź. A tutaj ludzie zgarniają jakieś Honigany RS200, Centenario. Ja mam wrażenie, że oni w tym trybie teraz jakoś... lepsze dropy, znaczy coś tutaj zmienili, coś grzebali przy tym eliminatorze. Nie tylko dodali nowy samochód, ale też coś jest inaczej, bo widzę, że częściej wyskakują te takie dziesiąte poziomy tych samochodów, zwłaszcza przy końcu. Czekaj, ktoś jedzie na mnie. Nie wiem, czy zdążę go myknąć. Czekaj, pa. No chodź, jeszcze bliżej, kawałek. Kurde, jedzie w drugą stronę, niedobrze. A już chyba nie chcą się pojedynkować.
Czekaj, bo coś tam się zastanawia jeszcze. Kurde, żeby tylko bliżej do mnie podjechał. Ach! Może bym miał szansę go pokonać, ja podejrzewam, że on ma dobry samochód. No chodź tu! Kurde, co za cwaniaczek zasrany, no. On mnie nie widzi teraz na mapie, w tym rzecz. Kurczę, ale się tam kręci w kółko. Dobra, head to head wyłączone są. Gdzie teraz pojedziemy? No kurczę, nie mam szans z Centenario i z takimi koksami. Ajajaj, niedobrze. Szkoda, dobra. Tutaj. Powiem szczerze, nie wiem, w którą stronę to będzie teraz ten pojedyneczek, ostatni. Patrzcie tutaj, jaki koksu stoi. Tak, Centenario tutaj, no. O kurde, jaki kozak. Patrz jak wiedział. Dobra, ja jadę do końca, bo wiesz, tutaj szybki samochód czasami nie gwarantuje zwycięstwa. Czasami. Dlatego, że łatwo się nim rozwalić. O, pojechał RS200. I pojechał właśnie w las, tak na przełaj, i tam może się łatwo rozwalić. Więc Centenario lepiej zrobiło, że pojechało sobie tutaj drogą, bo droga jest prawie do celu. Dobra, ale tym RS200 i tak tam zrobił robotę, zobacz. Jak wjechał. Nie wjechał jeszcze na drogę. Rozwalił się! Ty XD wjechał w rzekę. Dobra, będzie chyba walka. No to chodź. Taki cwaniak. Uuu. No, ja powinienem mieć tego RS200, nie będę ukrywał, no. Nie no, bez sensu, kurczę. Za mało tych pojedynków robiłem. Czekałem, aż ktoś pojedzie w moją stronę, bo byłem w dobrym miejscu. Nie mogę inaczej zrobić, jak jechać na przełaj. Nie, bo mam za wolny samochód, a... No tak, no. O, będzie kurde walka. Ej no, uderzył w drzewo u mnie. U mnie było widać, jak uderza w drzewo. I pojechał prosto. O, Centenario tam ładnie pocisnęło. Utopił się! Dobra, jadę tu na przełaj. Trafił? Trafił, kurde, myślałem, że gdzieś tam przeleciał, ale już pod koniec to się jedzie specjalnie tak powoli, żeby przypadkiem nie przelecieć. Ukończyłem drogi, no. No... Znaczy, nie podobał mi się ten mecz, bo za mało walki było. Ile tutaj jeden pojedynek miałem? Najlepszy mecz jest taki, kiedy masz z 10 pojedynków, nie? I wtedy dużo się dzieje. Wiecie, czego mi jeszcze tutaj brakuje w Forza Horizon 5? Tego, że jak kończymy mecz, czy jakikolwiek wyścig, czy cokolwiek, że nie ma tych graczy, z którymi się ścigałeś, bo na przykład w Need for Speed Unbound, gra, która jest dużo gorsza od Forzy Horizon 5, ale za każdym razem, jak kończysz tam wyścig, to wszyscy gracze, którzy skończyli ten wyścig, są w jednym miejscu i się rozjeżdżają. To daje mega, mega fajny klimat. Forza by się rozleciała, jakby to tak miało działać tutaj chyba. Chodzi mi o usługi sieciowe. Synka w drodze, o kurde, gratulacje, no już córeczka jest, teraz czas na synka. Co tutaj, kiedy SnowRunner? SnowRunnera musimy codziennie teraz wrzucać, dlatego że będzie nowy sezon i nowy sezon chcę obadać bardzo. Bierzemy córo! I podoba mi się ten nowy sezon, bo tam będzie coś, jakiś taki motyw filmowy. A, mieliśmy miasto sprawdzić, chodźmy do miasta. Przełącznik przełączył na LPG i nie podawał mocy, może. Czy pozdrowi... A nie, nie pozdrowię, nie pozdrawiam. Teraz czytam komentarze jakieś sensowne. Miałem coś takiego, że gdy skończył się skill song, to dalej miałem mnożnik, a gdy zmieniłem samochód, to zniknęło. Masz wiedzę, co się stało? O, ciekawe. Czasami może się to zgliczować. Słuchaj, to jest Forza, tak? Ja na przykład przez ostatnie 3 dni nie mogłem Horizon uruchomić, bo zaktualizowałem system i uruchomiłem grę, po czym gra się skraszowała, a następnie sama usunęła mi się z dysku. Zostały mi tylko dodatki do gry zainstalowane. Naprawdę! Po czym zainstalowałem ją ponownie i miałem ten nieskończony ekran ładowania, czyli że wiesz, włączasz grę i ona ci się w nieskończoność ładuje, nie?
włączyłem, żeby zweryfikować pliki, wiesz, tam ponaprawiać, wyskoczył błąd przy weryfikacji i gra się znowu usunęła i musiałem ją od nowa pobierać, ale jak już od nowa pobrałem, to wiesz, to już wszystko było okej. Znaczy, wczoraj nawet nie grałem, nie, jak to wszystko się stało, tylko wrzucałem na Instagrama, co mi się tam dzieje z tą grą i... No i tak zostało. Jakby zostawiłem ją na noc, żeby, wiesz, te sejwy się pobierały, bo to też tam czasami 2 godziny się pobiera, no nie? No naprawdę, ta gra jest mega. I tak samo było z Forza Motorsport. Wiesz, jak kupujesz Forza Motorsport tą Premium Edition, to masz dostęp do gry tam 3 dniowy wcześniej, nie? I ja dostałem jeszcze dostęp od Microsoftu przed tym wczesnym dostępem premium, tam chyba z 4 dni, nie? Mogłem już sobie grać i nagrywać odcinki. Znaczy, no nie mogłem, bo nie można było gry uruchomić. I szukałem, no wiesz, jak jest gra przedpremierowa, no to jeszcze w sieci nie ma rozwiązań, co tam można zrobić, więc próbowałem tych standardowych. I stary, nic nie pomagało, kompletnie nic. I dopiero po premierze gry, już takiej tej standardowej wersji, mogłem ją w ogóle uruchomić, nie? Więc dlatego u mnie nie było przedpremierowych odcinków, nie dlatego, że mi się tam nie chciało nagrywać Motorsporta czy coś, tylko dlatego, że po prostu nie mogłem jej uruchomić, no. To wszystko przez te usługi Xboxowe na Windowsie, one robią strasznie dużo problemów, naprawdę. I te Forzy cierpią przez to sromotnie. Oj, sromotnie. No i finalnie okazało się, że żeby uruchomić Motorsporta, musiałem wyłączyć jakieś dziwne usługi w Windowsie. Wiesz, wejść w menadżer zadań i tam to zrobić, nie? No kurde, stary, poracha totalna. Ale wiesz, no, chodzi o to, że instalujesz sobie grę jak normalny człowiek, chcesz sobie zagrać. Mało tego, no, ja nie kupiłem tej gry, tak? Nie zapłaciłem tych 500 zł za nią, nie? Żeby w nią sobie grać, więc mnie to tak okej, nie? Ale wyobraź sobie kogoś, kto zapłacił za wersję premium Motorsporta i nie mógł grać 3 dni przed premierą, gdzie to był jeden z featureów tej wersji premium. Wow, no to bym się wściekł na miejscu tego gościa. No to by była naprawdę mega poracha ze strony Motorsporta. Mi to tam okej, nie? Może działać, może nie działać, trudno, no bywa, tak? Nie nagram po prostu odcinków przedpremierowo. Ale dla osoby, która wydała, wiesz, no 500 na grę, nie? I nie działa przedpremierowo, no to może delikatnie jakby swędzić gdzieś tam w głowę, prawda? Daj spokój, poracha. Oho, dawaj. Kurde, no trąbiłem. Chyba nie miałem zasięgu czy coś. Dawaj. O kurcze, gdzie pojedziemy? Loteria trochę, okej. Wylosowałem dobrze. Znaczy tam była granica strefy, ale strefa jest na razie tak duża, że czasami też w stronę tej granicy strefy ustawia się punkt ostateczny, nie? Znaczy no, tam gdzie mamy jechać. Tu chyba drogę zahaczę. Zobaczmy mapę. Okej, czyli możemy sobie zjechać na wiadukt, myślę. O kurde, nie widzę nic. Co my... Tak, możemy tutaj po przekątnej sobie cisnąć na spokojnie, bo... O, żeż ty! Nie, jak ładnie przejechał! Było słychać tylko tego boksera tam. O nie, jeszcze mnie... jeszcze mnie wyzwał! Znaczy, powiedział good luck. To gnojek. O, nie lubię takich zagrywek. O nie. No pieprzone drzewo, akurat to było twarde. Szlak! Super odcinek. Najlepszy film na świecie, może... A nie, nie pozdrowię. Fajny odcinek. Eliminator ludzka najlepszy. Zamiast gas mów Wiksa na... Wiksa gas mielonka? Chyba z jakiejś bajki. Legendarny samochód to jest Garbi!
Lucek, tyle grasz, a nie wiesz. No tak. To się wyświetla na dole za każdym razem, kiedy wybierasz auto. Czekaj, co? Ja myślałem, że żartujesz. Pozdrowienia. Kolejny odcinek, lepsza sobota. No właśnie, chciałem wrzucić odcinek na sobotę. Miałem dwa dni problemy, żeby uruchomić Horizon 5. A właśnie, sprawdziliśmy w mieście, nie było chyba tych ozdób, nie? A właśnie, miałem tutaj się zrespić, bo tutaj też czasami jest dużo dropów. Więcej trybów Fortnite. Może pozrobisz wszystkich Dawidów. Dawidów przez V, okej. Kurde, miałem nie czytać pozdrowień. pozdrowienia. Lucek, kolego, kiedy kolejny zlocik? Zlociki na live'ie. Live'y są rzadko. Dziękuję wszystkim NPC za napisanie komentarza miłego oglądania wszystkim. What the hell? Jakim NPC? Jedziemy dalej. No powiem ci tym razem. No nie weszło. Słuchaj, ja ci powiem, że to nie wejdzie chyba. To chyba nie wejdzie. Zero. O, ładnie trafiliśmy tutaj. Czekaj, jak tu się wjeżdża. O, jest! Wjechaliśmy. W ogóle mało kiedy w nocy gram, nie? Zauważyliście, że cały czas praktycznie w dzień gramy eliminatora? Bo ja lubię wszystko widzieć, no. A ciekawe właśnie, jakie taktyki można zastosować grając w nocy? A, zobaczcie, że te światła tutaj w Fordzie Horizon 5 wcale nie są takie mocne. Nie wiem, czy graliście w The Crew Motorfest. O kurde, strefa mnie tu ładnie goni. Ale w The Crew Motorfest te światła są naprawdę giga. A, piernicze. Ej, przez tą strefę nic nie widać, jak ona cię tak mija. A chyba jestem ze złej strony. A nie, dobrze, wszystko gra. Nie ma się co stresować. U! Cyk! I let's go! Jedziemy! O! Czekaj, bo tu się zbliża jakiś ten... jakiś gruby pojedynek zaraz. Co się tu wyprawia? Czekaj, gościu się chyba rozwalił autem. Tak, próbuję dojechać do tego dropa. Jest, widzę go. Rozwalił się. Kurde, zabrał. A teraz w którą stronę pojedzie? Jest, mam go. Kurde, źle trochę. Musimy się do niego zbliżyć, tak... O kurde, ale wyrwał. Nie w drzewo. Orzesz ty, kurde. Mógł mnie teraz wyzwać, to by wygrał. Orzesz ty! Do tyłu. Jak ja mogę teraz zrobić, kurde? Aaaa, cholera! Ja pierniczę, co za niefart. Na padzie to by nie było żadnego problemu, żeby się tak obrócić i wiesz, strąbić go, nie? Ach, na kierce to jest jednak tak, jakby ci brakowało ręki czasami. No nic, ale jedziemy. 6 kontra 4, co może pójść nie tak? 5,5 km, 2,5 km. Powinno pójść dobrze. Ja pierniczę. Odegrałem się, bo... O! Gość! Zrobił rage quit! O nie! Co ja zrobiłem? Jestem okropnym graczem! Naprawdę? Nie dziwię mu się, ja chyba bym też zrobił. Ale jak obliczyłem, nie? Jak nigdy!
że akurat tu mogę go zepchnąć i zrobić. O, i takie pojedynki lubię. Odegrałem się za poprzedni mecz, no, kiedy uderzyłem sam w drzewo. Kurde, nie mogę tym Ferrarką do przodu jechać. Co to tutaj jest? GTR-ek, tak? Jedziemy na szczyt wulkanu, GTR. O kurde, gościu ogarnia, o co chodzi. Kurde, zabrał mi jakiś inny typ go. Patrzcie, siódmy poziom. Ale bym wtopił, gdybym wyzwał tamtego GTR-a. Przecież GTR by z napędem na cztery koła mnie tu porobił pod górkę. Z palcem w nosie. Zapomniałem, że tu się nie podjeżdża samochodami z napędem na jedną oś. Zwłaszcza na tył. Podjazd tymi samochodami jest okropny. Dobra, strefa zaraz się zmniejsza. No nic, muszę tu cisnąć pod górę i jakąś przewagę sobie nadrobić. Wiesz, jeśli chodzi o pozycję. Dawaj. Wyobraź sobie być teraz w pojedynku. O kurde, ktoś tu na mnie jedzie chyba. No nie no, muszę to, teraz to muszę kurde podjechać jakoś. Czekaj, niskie obroty. Pod kątem, nie wiem, jedynka, cokolwiek. Złap jakąś trakcję. Dawaj, blokada dyfra. O, żeż tu jest bardziej stromo. Dobra, spróbuję. Ej, no ktoś mnie tu zaraz rozwali! Ja pierniczę, nie! Spróbuję pod kątem. O nie! O, ale nie fart! Jedź, Ferrari! Dobra, czekaj, będzie chyba. Nie! Jeszcze kawałek. Próbuję niskie obroty, troszeczkę tego gazu. Dawaj, Ferrari! O! Udało się. Wygląda na to, że będziemy teraz chyba zjeżdżać z wulkanu. I właśnie tam, gdzie koleś już zaczął jechać. 30 sekund do końca. Final showdown, tak. Już, końcówka jest. No nie mam najgorszego samochodu, ale dobry to on też nie jest, nie? Bam! Dobra, musimy sobie teraz tutaj ładnie cyknąć. 15 sekund. Gościu już leci. W sumie... No to jedźmy, 8 sekund. To jakieś koksy są. A i 3 graczy, to właściwie ci, co tutaj nas mijali. Ciekawe, nie? Kurde, jak wymierzone wszystko, co? Tu mam tylko 5 biegów w tym aucie. Jaki tu VMAX będzie? 13 kilometrów?! Co jest? To gdzie to jest? A dobra, 4 się zrobiło, okej. Trzeba uważać na skały, tam w pewnym momencie... A, ciekawe, czy te koksy to wyminą. Ej, zobaczcie, to Ferrari jest jakiś zajebiście słaby. To jest 7 poziom? A ile tam było? 250? Tyle co od suru, nie? Ty, co tam się świeci? Aha, to się w nocy coś tam świeci na tych ozdobach nowych. Spoczko. No ciężko będzie tutaj tych koksów. O, reszty. Okej, nie było tak źle. Oni tam mają obydwaj napęd na 4 buty, nie? No to na tych wszystkich offroadach to nie ma szans. Zobaczcie, że moja Ferrarka nie jest w stanie się rozpędzić nawet do 250, nie? Gdzie oni mają... Gdzie ten tamten z 9 poziomu to już... O. Ach, nie jestem zadowolony dzisiaj z dzisiejszych pojedynków. Tak... Nie czuję się usatysfakcjonowany. Od razu zaczynam nagrywać następny odcinek, bo... Za mało tu się działo na tym odcineczku. Chociaż działo się i tak dużo, nie? Ale za mało pojedynków, jakoś tak... Ach...
Nie wiem, co o tym myślicie? A, i pamiętajcie o tych challenge'ach dla Tsuru Nissana, bo spróbuję je wykonać na następnym odcinku z trybu Fortnite. A teraz trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Kejas!